Siemanko, witam was wszystkich serdecznie. Dzisiaj chcę wam pokazać 5 polskich gier, które mogą was zaciekawić. A czy tak się stanie, to zaraz się okaże. Jak odcinek wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę i suba, to pomoże rozwijać kanał. Z góry dzięki, a teraz jedziemy z tym koksem. Znacie może państwo na O, albo rzekę na A? Dokładnie, kultowa gra mojego dzieciństwa znalazła się na nasze urządzenia. Przedstawiam wam Państwa Miasta. Państwa Miasta, gra logiczna od firmy Simplicity. Powstała w styczniu tego roku, jest dostępna na systemy iOS i Android za free. Liczba gwiazdek to 3,8/5 z 787 głosów. Wielkość gry to 62 MB. Ograniczenia wiekowe 4+. Państwo i Miasto na F zapewne znasz. A dinozaura albo klub piłkarski? Zagraj w legendarną grę od pokoleń umilającą czas znudzonym uczniom, którym zbrzydła szkoła. Uziemionym w domu na czas ferii rodzeństwom, studentom na salonach wykładowych, a także prawdopodobnie każdemu, kogo poznałeś. Od teraz możesz zapomnieć o organizowaniu stosów papieru, tuzina długopisów, rysowaniu rozbudowanych tabeli i podliczaniu punktów. Wszystko za ciebie zrobi aplikacja. Słowa musisz zgadywać w ponad 30 kategoriach, które dzięki waszej pomocy ciągle będą ulepszane. Są wśród nich zarówno typowe dziedziny jak nazwy państw, miast, rzek czy stolic, jak i tytuły filmów, seriali oraz gier. Zdobywaj punkty i monety, które możesz wykorzystać na podpowiedzi w kryzysowych momentach. Przemierzaj kolejne kraje, zmagając się z różnej klasy przeciwnikami. Odkrywaj lokalne zabytki i poszukuj inspiracji do kolejnych słów. Zagraj z przyjaciółmi na wielu telefonach, korzystając z opcji gry w pobliżu, która pozwala tworzyć pokoje widoczne dla graczy w najbliższym otoczeniu. To świetna opcja na przykład gry na dwie osoby albo gry na przerwę. Pamiętaj, aby włączyć nadajnik GPS, tylko wtedy będziecie mogli rozegrać dwuosobowe gry albo nawet większe. Impreza dopiero się zaczyna. Gdy nie masz nikogo pod ręką, możesz zmierzyć się z graczami z całego kraju w grze online. A wszystko jak zwykle w starannie przygotowanej oprawie graficznej i dźwiękowej. Gra dla dziewczyn i chłopców, małych i dużych. Powiem wam, że zabawa jest przednia. Wiem, zaraz powiecie, że ma sporo błędów. No tak, zauważyłem, ale cały czas się rozwija i śmiało ją polecam, nawet żeby tylko spróbować swoich sił w nowych kategoriach. Jedziemy dalej. Druga gra to Zgadywanka. Zgadywanka jest to gra z kategorii rozrywka od firmy Inventi Apps. Powstała w 2015 roku i działa na obydwu systemach iOS i Android za free. Liczba gwiazdek to 4,2/5 z 37 głosów. Wielkość gry to 78 MB. Ograniczenia wiekowe 3+. Innowacyjne kalambury, które podbijają serca graczy. Od tej pory żadna domówka nie będzie nudna. Zgadywanka to nowa ekscytująca gra słowna. Możesz w nią grać podczas spotkań towarzyskich, dostarczając przy tym sobie i swoim znajomym doskonałej zabawy. Wybieraj spośród wielu kategorii i śmiej się głośno z tego, co twoi znajomi próbują pokazać. Od tej pory żadna impreza nie będzie nudna. Zgadywanka to wspaniały sposób na rozkręcenie każdej zabawy. Jest doskonała na kameralne i duże spotkania. Każdy może w nią zagrać dzięki prostemu w obsłudze systemowi. Zagraj w zgadywankę z rodziną, z najlepszymi przyjaciółmi lub z kolegami z pracy. Przygotuj swoje najlepsze aktorskie umiejętności i zgaduj. W zgadywankę łatwo zaangażować przyjaciół i rodzinę. Gra zawiera wiele kategorii do wyboru. Kategorie związane z popkulturą, takie jak zwierzęta czy gwiazdy, z pewnością trafią w gusta graczy w każdym wieku. Wszystkie słowa zostały starannie dobrane tak, aby odnosiły się do bieżących trendów oraz żeby stanowiły wyzwania dla zdolności umysłowych graczy. Dzięki przejrzystym instrukcjom wyświetlonym na barwnym tle, zrozumienie zasad zgadywanki nie powinno przysporzyć żadnych trudności. Całość wspomaga intuicyjne sterowanie, przez co gracz w mig zrozumie, o co w tym wszystkim chodzi.
Sam gram w nią z rodzinką, nieraz mieliśmy niezłą bekę z siebie. Właśnie taką grę śmiało wam polecam. Następna gierka to Postaw na miliony. Jest to gra edukacyjna od pana Jacka Olchowego. Powstała w 2018 roku i działa na iOS i Androidzie w dodatku za free. Liczba gwiazdek to 4,8 na 5 z 729 oceniających. Wielkość gry to 29 MB. Trzeba przyznać, że jest to niewiele. Ograniczenia wiekowe 4+. Znudziły ci się zwykłe quizy? Chcesz poczuć prawdziwe emocje podczas gry? To świetnie trafiłeś. Postaw na miliony to nie jest kolejny zwykły quiz, a świetna zabawa w obstawianie potencjalnie poprawnych pytań. Aby zgarnąć kasę, musisz odpowiedzieć na 8 pytań. Zaczynasz mając 1 000 000 zł w gotówce, a gry nie możesz przerwać w żadnym momencie. Na każde pytanie odpowiadasz, stawiając pieniądze na odpowiedź, którą uważasz za poprawną. Jeśli nie jesteś pewny odpowiedzi, możesz postawić kasę na więcej niż jedno pytanie, odpowiednio ją rozdzielając. Pieniądze postawione na poprawną odpowiedź zostają na stole, a reszta przepada. Pieniądze, które zostaną na stole po ostatnim pytaniu, są twoją wygraną. Gotowy na wyzwanie? Przed każdym pytaniem możesz wybrać jedną z dwóch losowych kategorii, a jest ich w puli 1000. Począwszy od tych naukowych, powiedzę zbędną. Wybrane kategorie w grze: geografia, plotki, historia powszechna, celebryci, filmy, seriale, polskie i zagraniczne, astronomia, fizyka, trudne słówka, slang młodzieży, druga wojna światowa, motoryzacja, sport, skoki narciarskie, olimpiada i wiele, wiele więcej. Gotów, by walczyć o miliony i zostać milionerem? Śmiało można spróbować, to nie jest jakaś wielka gra, ale dla zabicia czasu można sprawdzić swoją wiedzę w miły i fajny sposób. Czwartą gierką dzisiaj jest Ski Jump Challenge. Ach, te pamiętne czasy Adama Małysza, a teraz Kamila Stocha. Zawsze jak idzie zima, trzeba poskakać. Stworzona przez firmę Simplicity Games, powstała również w 2018 roku i oczywiście działa na iOS i Androidzie za free. Liczba gwiazdek to 4,5 na 5 z 1500 opinii. Wielkość gry 341 MB. Ograniczenia wiekowe 4+. Przygotuj się na prawdziwe zimowe szaleństwo. Nadeszło Ski Jump Challenge. Pierwsza taka grywalna gra o tematyce skoków narciarskich. Na tyle prosta, aby mógł w nią zagrać każdy i na tyle realistyczna, abyś poczuł prawdziwą kontrolę nad poczynaniami swojego zawodnika. Stwórz profil swojego skoczka i rozwijaj jego umiejętności. Zdobywaj kolejne poziomy doświadczenia i ulepszaj jego parametry, takie jak wyskok czy lądowanie. Mierz się na blisko 50 skoczniach w trybie kariery i odblokuj nowe obiekty i kraje, a zarobione po drodze niemałe pieniądze wydaj na odjechane kombinezony, narty i kaski. Trenuj przed każdymi zawodami, sprawdź się w różnych warunkach i ruszaj do boju. Walcz ze znajomymi w trybach gry wieloosobowej. Zagrajcie w kilka osób na jednym telefonie, a wkrótce również przez Facebooka. Poczuj się, jakbyś oglądał prawdziwą transmisję ze skoków narciarskich dzięki starannej oprawie graficznej, rozbudowanemu systemowi fizyki i realistycznym dźwiękom. Idealna na czas, gdy nadejdzie zimowa olimpiada. A wy? Jak tam, już sezon narciarski zaczęliście? Na koniec mamy coś dla fanów krzyżówek, a mianowicie Słowomania. Stworzona również przez firmę Simplicity Games w 2018 roku na iOS i Androida. Do pobrania za free. Liczba gwiazdek to 4,7 na 5 z 131 opinii. Wielkość gry 224 MB. Ograniczenia wiekowe 4+. Kochasz krzyżówki i łamigłówki? Nie wyobrażasz sobie dnia bez rozwiązania takich krzyżówek jak krzyżówki panoramiczne, krzyżówka magiczna, jolki, wirówki, wykreślanki? To z pewnością spodoba ci się nowa gra krzyżówkowa Słowomania. Ta gra łączy najlepsze cechy zarówno gier typu Mistrz Słowa, jak i klasycznych papierowych. To z pewnością najlepsze krzyżówki po polsku. Każde słowo na planszy tworzy krzyż z innym wyrazem. Dzięki temu odnajdziesz właściwe słowo spośród liter ułożonych w okrąg literek.
Przeciągając pomiędzy literami, tworzysz słowa i układasz je na planszy tak, aby utworzyły krzyż z już istniejącymi wyrazami w krzyżówce. Krzyżówka będzie kompletna wtedy, gdy każde słowo będzie odpowiednie. Dla każdego słowa istnieją słowne podpowiedzi. Zagadki jak w prawdziwej krzyżówce. Poczuj się jak mistrz i pokaż wszystkim, że takie łamigłówki, jakie oferuje nasza gra krzyżówkowa, nie stanowią dla ciebie wyzwania. Aby nie było zbyt prosto, co jakiś czas na gracza czeka kolejna gra słowna. Wykreślanka. Krzyżówka zawiera słowa, które ukryte zostały w sąsiedztwie przypadkowych liter. Musisz je znaleźć w wykreślance przed upływem czasu i ułożyć w krzyż na planszy. W przeciwnym wypadku definitywnie nie zdążysz. Układanka zniknie i będziesz musiał pójść na piknik, obchodząc się smakiem wygranej. A wszystkiemu będzie winna ta gra słowna. Staw czoła, przechodź kolejne plansze i nie pozwól, aby pokonała cię gra krzyżówkowa. Dużą uwagę poświęcono na różnorodność haseł. Z pewnością nie jeden mistrz słowa doceni połączenia między wyrazami czy zagadki użyte w celu podpowiedzi. Te układanki to prawdziwe polskie krzyżówki. Nie trać papieru, żeby zagrać w krzyżówki. Przestań wyrywać kartki z zeszytu, żeby grać w takie gry jak szubienica, wisielec czy połącz kropki. Gra jest dużo bardziej wciągająca. Rozwiążesz w spokoju łamigłówki i układanki. Twoja dusza krzyżówkowicza będzie spać spokojnie, a drzewa będą żyć dalej i produkować tlen. Aktualizacje będą oferowane często i gęsto. Powiem wam, że na początku jest dość łatwo. Powiedziałbym nawet, że za łatwo. Ale z czasem trzeba się trochę nagłówkować. Śmiało tą grę polecam. No i to tyle na dziś. Jak zwykle wielkie dzięki za wasze subskrypcje, komentarze i lajki. Zachęcam też do opisania swoich przygód z tymi grami. Tymczasem pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć!